Kolejnym miejscem ze Słowa Bożego mówiącym o nieutracalności zbawienia jest Rzymian 8, rozdział 38 do 39 wersetu. Albowiem jestem przekonany, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Ta część Pisma Świętego znajduje się w kontekście różnych innych fragmentów, które wspierają wieczne bezpieczeństwo wierzącego. Ale inne fragmenty, na przykład, zostaną zbadane w późniejszym czasie. Obecnie konieczne jest skupienie uwagi na prawdach zawartych tylko w tych dwóch fragmentach, dwóch wersetach. Ironside przypomniał swoim czytelnikom, słuchaczom, że te dwa wersety są odpowiedzią na pytanie, któż nas odłączy od miłości Chrystusowej, które znajduje się w wersecie 35. Opisując odpowiedź udzieloną w wersetach 38 i 39, oświadczył, jakże pełna, jakże jasna, ani cienia wątpliwości, ani pytania nie pozostało, gdy apostoł mówi, że ani śmierć, ani życie nie oddzieli, nic, co można sobie wyobrazić, nie może oddzielić wierzącego od miłości Chrystusa, ponieważ wersety te obejmują całą sferę możliwości. W sumie Paweł apostoł wymienia 17 rzeczy w wersetach 35, 38 i 39, które nie mogą oddzielić wierzącego od miłości jego Pana. Te 17 rzeczy obejmuje wszystko. Zgodnie z tymi wersetami miłość jest nawet silniejsza niż śmierć i potężniejsza niż zastępy ciemności. Ta część Pisma Świętego podkreśla dzieło Boga, Syna, dotyczące bezpieczeństwa wierzącego. Chrześcijanin absolutnie nie może być oddzielony od swojego Ojca Niebiańskiego. Jeśli ktoś uwierzył w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, jest na zawsze bezpieczny, ponieważ nic nie może oddzielić wierzącego od miłości Jezusa Chrystusa. To jest ostateczne bezpieczeństwo. Henry Morris pisał na ten temat, wypowiadał się na ten temat, że jest to być może najwspanialszy fragment Pisma Świętego, który zapewnia nas o trwałości naszego zbawienia. List do Hebrajczyków, 7 rozdział, 25 werset, dlatego też jest w stanie zbawić do końca tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga, ponieważ zawsze żyje, aby się za nich stawiać. Ten wspaniały fragment nie tylko mówi wierzącemu, że jest bezpieczny, gdy tylko zostanie zbawiony aż do końca, ale także mówi mu, w jaki sposób jest faktycznie bezpieczny. Dzięki wstawiennictwu Jezusa Chrystusa. Wierzący jest wiecznie bezpieczny dzięki wstawiennictwu Jezusa Chrystusa, który trwa na wieki i ma niezmienne kapłaństwo, jak mówi werset 24 tego rozdziału. Autor o nazwisku Kendall mówi, że to nieustanne wstawiennictwo Chrystusa gwarantuje zbawienie każdemu wierzącemu, ponieważ Jezus Chrystus powstał z martwych, pokazując, że Jego doskonała ofiara była przyjemna w oczach Ojca, może On wstawiać się za wierzącym, gdy ten upadnie, zgrzeszy. Fakt, że wstawiennictwo Chrystusa jest stałe, ciągłe, ponieważ On zawsze żyje, aby wstawiać się za wierzącego, pokazuje, że chociaż wierzący nawet zgrzeszy i nie spodoba się w tym, w czym zgrzeszył Ojcu, Jezus Chrystus wstawia się za nim przed Bogiem. Pierwszy list Jana, drugi rozdział od pierwszego do drugiego wersetu wyraźnie naucza, że wierzący faktycznie zgrzeszy po tym, jak uwierzył. Jest to nie tylko możliwe, ale pewne. Ale ponieważ Jezus Chrystus jest orędownikiem u Ojca i przebłaganiem za nasze grzechy, wierzący może być pewny, że jego zbawienie jest bezpieczne w Chrystusie i że zostało mu przebaczone w oczach Ojca.
Te dwa wersety z pierwszego listu Jana nie tylko pokazują, że Chrystus jest orędownikiem wierzącego, ale także, że to On poniósł zasłużoną karę grzesznika, tak, aby wierzący nie musiał sam płacić kary za grzech. Rezultatem wstawiennictwa Chrystusa jest to, że Bóg wysłucha orędownictwa Syna i przebaczy krnąbrnemu świętemu, ponieważ Syn był doskonałą, możliwą do przyjęcia ofiarą za całą ludzkość i zapłacił cenę grzechu na krzyżu raz za wszystkich. Autor o nazwisku Ryrie wspomina, że podczas gdy szatan oskarża wierzącego z objawienia 12:10, o tym wiemy, a wierzący często oskarża samego siebie, nikt poza samym Bogiem nie może wnieść oskarżenia przeciwko wierzącemu zgodnie z listem do Rzymian, 8 rozdział, 33 werset. Zauważa Ryrie, że Bóg jest jedynym, który może oskarżać wierzącego, ale nie wnosi on żadnych zarzutów przeciwko wierzącemu, ponieważ już ogłosił go niewinnym, mimo że zasługuje on na postawienie mu zarzutów. Bo każdy wierzący zasługuje na postawienie zarzutów. List do Rzymian, 8 rozdział, 34 werset jest podobnym fragmentem, również umieszczonym w kontekście innych wersetów, które mówią o wiecznym bezpieczeństwie wierzącego. I ten werset opisuje dzieło Jezusa Chrystusa. Dostarcza on jeszcze więcej informacji niż list do Hebrajczyków, 7 rozdział, 25 werset, ponieważ mówi, że Jezus Chrystus jest po prawicy Ojca, wstawiając się za swoimi dziećmi. Chrześcijanin może wiedzieć, że jest wiecznie bezpieczny w Chrystusie, ponieważ doskonałe dzieło Chrystusa na krzyżu czyni go doskonałym orędownikiem w imieniu wierzącego. W tej chwili Chrystus siedzi po prawicy Ojca w Jego chwalebnej obecności. Zauważmy, co między innymi autor o nazwisku Morris ma do powiedzenia na ten temat. Co najmniej 21 razy w Piśmie Świętym jest powiedziane, że On jest po prawicy Boga, a co najmniej 4 razy jest powiedziane, że wstawia się tam za nami. List do Hebrajczyków, 7 rozdział, 25 werset, to piękny werset, który ujawnia dzieło Syna dotyczące bezpieczeństwa każdego wierzącego. Jesteśmy zbawieni na zawsze dzięki dziełu Jezusa Chrystusa, doskonałego Syna Bożego, który jest uznany w oczach Ojca. Jak mówi nam Efezjan, 4 rozdział, 30 werset, i nie zasmucajcie Świętego Ducha Bożego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Ten werset wyraźnie mówi wierzącemu, że nie powinien zasmucać Ducha Świętego Boga, ponieważ to przez tego Ducha Świętego wierzący jest zapieczętowany na dzień odkupienia. Zauważmy te fakty i zauważmy, że list do Koryntian, drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 5 werset, mówi o wierzącym w Koryncie, że Bóg jest tym, który ma i który otrzymał, i że to Bóg gwarantuje, że każdy wierzący otrzymał od Boga pieczęć Ducha Świętego. Duch Święty jest pieczęcią zbawienia wierzącego, a Bóg jest tym, który daje pieczęć. Jak wykazałem wcześniej, Bóg już ogłosił, że wierzący jest niewinny z powodu doskonałej ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu. Dlatego pieczęć jest trwała i pewna i nie można jej usunąć. Autor o nazwisku Morris zauważa, pieczętująca posługa Ducha Świętego, który służy jako zapewnienie, zaliczka lub zadatek naszego ostatecznego, całkowitego odkupienia, gdy Chrystus przyjdzie ponownie. Wierzący jest zapieczętowany, czyli zabezpieczony aż do czasu powrotu Chrystusa i uwielbienia wierzącego, który zawsze będzie ze swoim Panem w chwale. Wierzący najwyraźniej
nie może zrobić nic, by złamać pieczęć Ducha Świętego. Paweł ujawnia w liście do Efezjan 4:30, że chociaż chrześcijanin może zasmucić Ducha Świętego, to znaczy jest taka możliwość, a nie, że może na zasadzie przyzwolenia, więc możliwe jest, że zasmuci Ducha Świętego przez swoje czyny, jego grzeszne uczynki nie są w stanie złamać pieczęci ducha. Pieczęć ta jest bezpieczna aż do odkupienia ciała. Kontekst tego wersetu pokazuje, że Bóg wymaga od wierzącego odłożenia lub odsunięcia grzechów takich jak gniew, kłamstwo, kradzież i zepsuta komunikacja. Paweł wspomina, że grzechy te zasmucają Ducha Świętego zamieszkującego wierzącego, ale Paweł apostoł nigdy nie mówi, że Duch Święty opuści wierzącego, który popełnia takie grzechy. Wręcz przeciwnie. Apostoł Paweł napomina wierzących z Efezu, wierzących Efezjan, aby odłożyli stare rzeczy i przyoblekli nowe, ponieważ Duch Święty zamieszkuje i zapieczętował prawdziwego wierzącego aż do dnia odkupienia, niezależnie od tego, czy chodzi on w sprawiedliwości tak, jak powinien. Według pracy Stronga, czyli Jamesa Stronga, mamy tutaj w słowniku określone, że słowo zapieczętowany w tym wersecie oznacza pieczętować bezpieczeństwo lub ochronę, ponieważ Bóg jest tym, który zachowuje i zabezpiecza przez Ducha Świętego w oparciu o dzieło Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa. Pieczęć nie może zostać złamana. Werset ten ukazuje dzieło Ojca i dzieło Ducha Świętego w odniesieniu do wiecznego bezpieczeństwa wierzącego. Bóg jest tym, który zapieczętował wierzącego, a Duch Święty jest pieczęcią, dzięki której wierzący ma gwarancję, ma pewność, że pewnego dnia zostanie uwielbiony, a tym pewnym dniem jest czas, kiedy Pan Jezus przyjdzie i weźmie Kościół do siebie, do nieba, aby zabrać go przed uciskiem do nieba, a po ucisku, po 7 latach ucisku wrócić na ziemię, aby ustanowić na ziemi nowe przymierze. Wierzący jest wiecznie bezpieczny dzięki dziełu Boga Ojca i dzięki dziełu Ducha Świętego. Ewangelia Jana 10, rozdział 27 do 29 wersetu. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je i one idą za mną i daję im życie wieczne i nigdy nie zginą i nikt nie wyrwie ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy niż wszyscy i nikt nie jest w stanie wyrwać ich z ręki mego Ojca. Te trzy wersety, 27, 28, 29, są prawdopodobnie najczęściej używanymi wersetami na poparcie doktryny o wiecznym bezpieczeństwie wierzącego. 4 razy w tych 3 wersetach Pan Jezus Chrystus daje do zrozumienia, że Jego owce nigdy nie będą zgubione. Daję im życie wieczne, jak mówi w wersecie 28. Nigdy nie zginą, jak mówi w wersecie 28. Ani nikt nie wyrwie ich z ręki mojej, werset 28. Nikt nie jest w stanie wyrwać ich z ręki mego Ojca, werset 29. Te odniesienia do bezpieczeństwa owiec nie mogą być ignorowane, pominięte. Kiedy Pan Jezus Chrystus mówi, że nikt nie może wyrwać ich z Jego ręki i że nikt nie jest w stanie wyrwać ich z ręki Jego Ojca oraz że On i Jego Ojciec są jednym, składa najsilniejsze możliwe oświadczenie, jakie kiedykolwiek można było złożyć w odniesieniu do bezpieczeństwa owiec. To jest ważne. Kontekst tego fragmentu wyraźnie pokazuje, że ci, którzy prawdziwie wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, którzy
kiedykolwiek uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, tak jak Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu, tak jak Dawid uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu, to ci, którzy kiedykolwiek uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa na podstawie obietnicy uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, są owcami. Werset 26 informuje czytelnika, słuchacza Słowa Bożego, że faryzeusze nie byli owcami, ponieważ nie wierzyli o owce, do których Pan Jezus Chrystus odnosi się w tym tekście, to ci, którzy naprawdę uwierzyli w Jezusa Chrystusa Pana jako Mesjasza, stali się owcami przez uwierzenie, a nie przez wykonywanie jakiejś szczególnej pracy z własnej woli. Po wyjaśnieniu, że owcami są tylko ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, Pan czterokrotnie wspomina, że owce mają życie wieczne i nie mogą tego życia wiecznego utracić bez względu na to, co je spotka. I jeżeli tak można powiedzieć, werset 28 jest szczególnie dobitny. Apostoł Jan używa podwójnego przeczenia z aorystycznym trybem łącznym, co jest bardzo dobitnym sposobem zadeklarowania, że coś nie wydarzy się w przyszłości. I podsumowując ten fragment, jest tak zdecydowanym ten fragment odrzuceniem idei, że prawdziwie wierzący może odpaść jak tylko można. Nie da się utracić zbawienia. Niektóre osoby argumentowały, że chociaż tekst brzmi, nikt nie jest w stanie wyrwać ich z ręki mego Ojca, to fragment ten nie dowodzi, że sam człowiek nie może wyrwać się z ręki Ojca przez własne grzechy. Jednak Pan Jezus Chrystus mówi nikt dwa razy w wcześniej wymienionych wersetach i poprzedza te stwierdzenia ideą, że Jego Ojciec jest z Nim jedno i że Jego owce nigdy nie zginą. Należy zatem wywnioskować, że Chrystus obejmuje również samego wierzącego jako część żadnego człowieka. Żadnego człowieka, który miałby teoretycznie posiadać zdolność wyrwania wierzącego z ręki Ojca. Kiedy Pan Jezus Chrystus mówi, że nikt nie może sprawić, aby wierzący utracił swoje zbawienie, obejmuje On każdego człowieka, nawet tego, który popełnił grzech. Dlatego, że zbawienie jest niezależne od uczynków, niezależne od uczynków zbawionego grzesznika. Jest zależne jedynie od uczynków Boga, a te są doskonałe. Inny aspekt tych wersetów, który dowodzi, że owce są wiecznie bezpieczne, znajduje się w wyrażeniu nikt nie jest w stanie. Dwight Pentecost w jego pracy wyraźnie mówi moc Boga, aby zbawić i zachować tego, który przychodzi do Niego przez Chrystusa, jest wystarczającą podstawą dla naszego zbawienia. Pięćdziesiątnica jest dowodem na to, że Bóg darował swojego Ducha Świętego do serc wierzących i Duch Święty mieszka w każdym zbawionym człowieku i to jest fakt. Natomiast w naszym fragmencie z Ewangelii Jana, 10 rozdział, 29 werset, kluczowym słowem jest słowo zdolny, w stanie jest. Podczas gdy żaden człowiek nie jest w stanie, nie jest zdolny wyrwać owcy z ręki Boga z powodu braku mocy, Bóg jest doskonale zdolny, jest w stanie do zapewnienia owcom bezpieczeństwa ze względu na swoją wszechmoc. Jedynym powodem, dla którego Bóg nie byłby w stanie zachować, byłoby ewentualnie to, że istnieje ktoś silniejszy od Niego, kto mógłby wyrwać wierzącego z Jego ręki. Ale to jest niemożliwe. Ponieważ Bóg jest suwerenny, najwyższy i wszechmocny, nie ma mocy poza Bogiem, która mogłaby powstać przeciwko Bogu, aby nie mógł Bóg tych zachować, którzy przyszli do Niego przez Pana Jezusa Chrystusa.
Ta część Ewangelii Jana ukazuje dzieło Ojca i Syna w odniesieniu do bezpieczeństwa wierzącego, a jest ono tak mocne, jak mocny jest Bóg. I tak prawdziwe, jak prawdomówny jest Bóg. Prawdziwy wierzący, który kiedykolwiek uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, jest na zawsze bezpieczny, ponieważ wszechmocny Ojciec zna każdą ze swoich owiec i obiecał, że zapewni każdej z jego owiec bezpieczeństwo, ponieważ uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ uwierzyli w Syna, ponieważ uwierzyli Synowi. Kolejny tekst, który nas cieszy, to jest Filipian, pierwszy rozdział, szósty werset. Ufając temu, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je pełnił aż do dnia Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł jest z pewnością pewny siebie w tym wersecie, a rzeczą, co do której Paweł apostoł jest tak pewny siebie, jest to, że Bóg jest tym, który rozpoczął dobre dzieło w każdym wierzącym i obiecał to dzieło wykonać lub przeprowadzić aż do dnia Jezusa Chrystusa. W tym wersecie nie ma miejsca na możliwość utraty zbawienia, ponieważ gdyby tak było, wierzący nie byłby pewny swojego zbawienia, ani Bóg nie dokończyłby tego, co rozpoczął w życiu wierzącego. Apostoł Paweł również chce, aby wierzący byli pewni swego zbawienia, pewni siebie jako zbawionych osób. Apostoł Paweł stwierdza, że Bóg dokończy swoje dzieło, które rozpoczął w życiu chrześcijanina w momencie, gdy ten uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł nie mówi, ani nawet nie sugeruje, że Bóg może nie dokończyć swojego dzieła, jeśli wierzący potknie się i upadnie w swoim chrześcijańskim postępowaniu i swoim świadectwie. To nie jest w ogóle tematem, bo zbawienie jest niezależne od uczynków zbawionego. Nie, ten werset mówi, że Bóg dokończy swoje dzieło w wierzącym aż do dnia Jezusa Chrystusa. Ironside twierdzi, że werset ten odnosi się szczególnie do dzieła Ducha Świętego i powiedział mniej więcej tak. To On, Duch Święty, przekonał cię o grzechu. To On, Duch Święty, doprowadził cię do pokładania ufności w Chrystusie. To On, Duch Święty, przez Słowo Boże dał ci świadectwo, że jesteś zbawiony. To On, Duch Święty, upodabnia cię do Chrystusa, odkąd po raz pierwszy zaufałeś Panu Jezusowi Chrystusowi. Z drugiej strony Hafer i Morris po prostu odnoszą się do dzieła Boga, nie wspominając w szczególności o Duchu Świętym. Morris cytuje list do Efezjan, 2 rozdział, 8 werset, jako dowód na to, że dobra rzecz jest darem Bożym. I to jest bardzo ważne, bo Efezjan 2:8 mówi o tym, że łaską bowiem jesteście zbawieni i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Ponadto Hafer cytuje pierwszy list Piotra od 1, pierwszy rozdział od 3 do 5 jako część równoległą do Filipian 1:6, pokazując, że Bóg jest tym, który jest błogosławiony i który spłodził nas ponownie do żywej nadziei przez zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa z martwych do dziedzictwa niezniszczalnego. Filipian 1:6 wspiera pogląd o wiecznym bezpieczeństwie wierzącego, niezależnie od tego, czy ktoś wierzy, czy nie. To znaczy, że jeśli ktoś przestał wierzyć, a kiedyś uwierzył, to jest wiecznie bezpieczny zawsze. I tutaj odnosi się też do Ducha Świętego lub także ogólnie do Boga Ojca. Fragment ten uczy, że to Bóg rozpoczął dzieło i użył Ducha Świętego do przekonania i skłaniania wierzącego do właściwego życia. Jak widzisz, zauważyć możesz to w 2 Tymoteusza 2:19. Takie są fakty. Tekst pierwszego listu Piotra, do którego odniósł się Hafer, zawiera kilka ważnych słów, które dodatkowo potwierdzają wieczne bezpieczeństwo wierzącego. Werset 5, który mówi,
którzy mocą wiary zachowani są ku zbawieniu gotowemu do objawienia w czasie ostatecznym. Odnosi się do wierzącego, który został spłodzony do nadziei żywej. Ta nadzieja jest podtrzymywana mocą Bożą, ponieważ Bóg jest wszechmocny. Wierzący nie może zostać wyrwany lub utracony z ucisku Bożej ręki. Wierzący ma żywą nadzieję, opisaną w wersecie 4, i jest oczywiste, że jeśli wierzący ma zdolność do utraty zbawienia, to nie ma żadnej nadziei ani pewności, ale wierzący nie ma zdolności do utraty zbawienia i dlatego ma nadzieję i pewność. List do Filipian, 1 rozdział, 6 werset, w rozważaniu równolegle z 1 Piotra, 1 rozdział 3-5, ujawnia dzieło Boga Ojca dotyczące wiecznego bezpieczeństwa wierzącego, to znaczy takiego, który kiedykolwiek uwierzył w Pana Jezusa, tak jak Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. Bóg Ojciec obiecał dokończyć dzieło, które rozpoczął wierzącym, a ten chwalebny fakt dowodzi, że nic, co wierzący może zrobić, nie pokrzyżuje planów i celów Boga. Bóg nie może złamać swojej obietnicy ani zlekceważyć tego, co mówi w swoim słowie. Wiemy, że wszystkie rzeczy współdziałają ku dobremu tym, którzy Boga miłują, którzy są powołani według postanowienia Jego. Tak zapewnia nas list do Rzymian. Albowiem tych, których przewidział, tych też przeznaczył, aby się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby on był pierworodnym między wielu braćmi. A kogo przeznaczył, tych też powołał, a kogo powołał, też tego usprawiedliwił, a kogo usprawiedliwił, tego też uwielbił. Ta część Pisma Świętego jest Bożym złotym łańcuchem odkupienia. Zauważ przede wszystkim w wersecie 28, że ci, którzy wierzą, posiadają dwie pozytywne cechy. Kochają Boga i są powołani zgodnie z Jego celem. Następnie dwa wersety, 29-30, opisują Boży plan w życiu tych, którzy wierzą, to znaczy tych, którzy kochają Boga i którzy są powołani zgodnie z Jego postanowieniem. Przed zauważeniem poszczególnym tych wersetach i rozróżnieniem należy zrozumieć ogólną implikację tych wersetów. W żadnym z tych wersetów Bóg nie mówi, że którykolwiek wierzący ma możliwość utraty zbawienia, ani też nie sugeruje, że Bóg przerwie ten łańcuch realizacji. Ani nie wspomina, że łańcuch może zostać przerwany z powodu grzechu wierzącego, który wierzący mógłby potencjalnie popełnić lub przestać wierzyć. W rzeczywistości Bóg dobitnie to potwierdza, stwierdza, że uwielbi wierzącego, uwielbił czas przeszły. Ten czasownik jest napisany w czasie przeszłym, dokonanym i sugeruje, że chociaż wierzący nie został jeszcze oficjalnie uwielbiony, jego przyszłe uwielbienie jest skuteczne i widziane jako dobre i dokonane w oczach Boga. Następnie, zwracając uwagę na to, że Bóg uwielbia tych, których po prostu wybrał, tutaj przejrzał, usprawiedliwił wierzącego i to jest niemożliwe, żeby taki wierzący stracił swoje zbawienie z powodu czegokolwiek. Taki scenariusz przerwania tego łańcucha jest całkowicie sprzecznym z tym, czego naucza Słowo Boże, więc ten łańcuch nie będzie nigdy przerwany. Biblia mówi, że Bóg uwielbi tych, których usprawiedliwił, bez wyjątków. Co więcej, uwielbienie jest wydarzeniem, które nie nastąpi aż do powrotu Chrystusa, tak więc usprawiedliwiony wierzący nie może utracić swojego zbawienia, ponieważ jego uwielbienie, wydarzenie jeszcze przyszłe, jest gwarantowane. Ta sama grupa, która została wybrana przed założeniem świata, jest tą samą grupą, która otrzymuje adopcję przez wiarę i jest tą samą grupą, którą Bóg ogłasza niewinną i jest tą samą grupą synów, którzy przyjdą do chwały. Jest pewne, że nikt nie wymknie się z tej grupy, którą
predestynował i uwielbił. Zauważmy również, że ten łańcuch odkupienia nie zawiera żadnego odniesienia do codziennego uświęcenia się wierzącego przed Panem. I jest to ważne, żeby rozumieć, że wierzący uzyskuje swoje powołanie, usprawiedliwienie i uwielbienie jedynie dzięki łasce Bożej. Że uświęcenie, ciągłe oczyszczanie z grzechu przychodzi dzięki współpracy wierzącego, który zaufał Chrystusowi. Uświęcenie nie przychodzi przez nieodpartą łaskę, jest ono tym, co czynimy dobrowolnej odpowiedzi na Bożą łaskę. Nieustanne uświęcanie, jak widzimy w pierwszym liście Jana 1:9, obejmuje codzienne wyznawanie grzechu i pokutowanie z grzechu. To jest coś, co wierzący robi na podstawie pierwszego listu Jana 1:9. Niemniej jednak fakt, że odkupienie wierzącego nie jest uzależnione od jego postępującego uświęcenia, nie daje wierzącemu licencji na grzech, pozwolenia na grzeszenie. I widzimy, jeśli nie odpowiadamy dobrowolnie na Boże wezwanie, by być jak Jezus, to Bóg ma sposoby, by nas zmotywować. Także rzeczywiście staniemy się bardzo chętni. I jest to bardzo ważne, żeby zauważyć, że uświęcenie jest zawarte w tym łańcuchu, ale nie jest jako warunek i nie jest zawarte w tym łańcuchu odkupienia w ten sposób jako warunkowe. Czy to możliwe, że apostoł Paweł nie chciał opierać naszej gwarancji ostatecznego uwielbienia na naszym osobistym uświęceniu? Odpowiedź brzmi tak. Poszczególni chrześcijanie wykazują różne stopnie świętości na ziemi i zostaną odpowiednio nagrodzeni. Niemniej jednak każdy wierzący zostanie uwielbiony niezależnie od jego uczynków. I każdy otrzyma pochwałę od Boga. Ten wspaniały fragment Pisma Świętego ukazuje dzieło Boga w odniesieniu do wiecznego bezpieczeństwa wierzącego. Fragment ten omawia odkupienie wierzącego, szczególnie zwracając uwagę na to, że ci, których Bóg usprawiedliwia, są również przez Niego uwielbieni. Nikt, kto został usprawiedliwiony, nie może postąpić wbrew Bożemu planowi i nie zostać uwielbionym. Gdy dana osoba zostanie zbawiona, Bóg wypełni swój plan i cel w życiu wierzącego. Utrata zbawienia nigdy nie wchodzi w grę. Także pierwszy list Jana, 2:1-3 wersetu. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. I wiemy, że Go znamy, jeśli przestrzegamy Jego przykazań. Prawdziwe dziecko Boże jest z pewnością skłonne do odstępowania od przykazań Słowa Bożego i od właściwej relacji ze swoim Panem. Jednakże nie utraci ono swojego zbawienia w wyniku swojej krnąbrności i nieposłuszeństwa. Nie, doskonałe dzieło Syna Bożego zapewniło mu zbawienie niezależnie od uczynków, ponieważ to Bóg, On jest orędownikiem wierzącego u Ojca. Pan Jezus Chrystus jest orędownikiem wierzącego u Boga Ojca. Bóg zadbał nie tylko o zbawienie ludzi, ale także o ich bezpieczeństwo w Nim. Ci, którzy odrzucają doktrynę wiecznego bezpieczeństwa na podstawie tego, że takie nauczanie pozwala na szalejący, niekontrolowany grzech, nie zauważają wspaniałych, ale trzeźwiących słów zawartych w tych wersetach z listu Jana. Prawdziwy wierzący może rzeczywiście upaść, zgrzeszyć, ale nie będzie trwał w tym grzechu, ponieważ wiemy, że go znamy, jeśli przestrzegamy jego przykazań. Jeśli dana osoba naprawdę narodziła się na nowo, będzie posłuszna Bożym przykazaniom, nawet jeśli przez pewien czas może duchowo poślizgnąć się i upaść. Fragment ten stwierdza bez żadnych wątpliwości, że wersety te są adresowane do zbawionych wierzących. Wierzący będą czasami upadać i grzeszyć. Gdy zgrzeszą, wierzący mają Jezusa Chrystusa jako orędownika przed Ojcem oraz prawdziwie wierzący nie będą trwać w grzechu, ale będą przestrzegać przykazań Ojca.
List do Hebrajczyków 12 od 5 do 8 informuje również dziecko Boże, że będzie karcone, gdy zgrzeszy, ponieważ kogo Pan miłuje, tego karze, a każdego syna, którego przyjmuje, biczuje. Ponieważ Bóg kocha swoich, karci ich, aby nie trwali w grzechu. Ten wspaniały fragment Pisma Świętego ujawnia dzieło Syna dotyczące wiecznego bezpieczeństwa wierzącego. Ponieważ Jezus Chrystus jest akceptowany przez Ojca, może wstawiać się za wierzącymi, chrześcijanin może być zatem pewny, że jego zbawienie jest bezpieczne w Chrystusie, nawet jeśli go zawiedzie. Bóg wyraźnie mówi w swoim słowie, że krnąbrny, święty, prawdziwy wierzący, który grzeszy, zostanie skarcony. I 2 Koryntian 5:10 mówi o nagrodzie. Mówi również, że wielu, którzy wyznają, że wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, w rzeczywistości nigdy nie byli wierzącymi, ale oszukują samych siebie i innych, jak mówi Mateusza 7 rozdział 21 do 23 wersetu. Tacy oczywiście nie mają żadnych gwarancji. Tacy powinni uwierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi, aby być zbawionymi. Prawdziwy wierzący, to znaczy taki, który kiedykolwiek uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, okaże owoc dla Boga w swoim życiu i zademonstruje prawdziwą postawę skruchy i żalu, gdy odejdzie od społeczności z Bogiem. Prędzej czy później tą skruchę okaże. Słowo Boże wyjaśnia również, że chrześcijanin posiada życie wieczne, które opiera się na dziele Ojca, Syna i Ducha Świętego, a nie na pracy indywidualnego wierzącego. Ci, którzy uważają, że człowiek może utracić swoje zbawienie, zwykle opierają swoją wiarę na ludzkiej, humanistycznej idei, że człowiek będzie żył lekkomyślnie i niesprawiedliwie, jeśli jego zbawienie nie będzie zagrożone. Chociaż idea ta może wydawać się logiczna z ludzkiego, przyziemnego, demonicznego punktu widzenia, nie jest ona nauczana nigdzie w Piśmie Świętym. W rzeczywistości można by dojść do wniosku, że gdyby zbawienie wierzącego rzeczywiście mogło zostać utracone, nawet po tym, jak szczerze uwierzył, to Słowo Boże zawierałoby wiele szczegółowych informacji na temat tego, co trzeba zrobić, aby utracić zbawienie i co trzeba zrobić, aby je zyskać ponownie. Ale nie mamy żadnej takiej instrukcji. Na przykład, skoro Bóg chce, aby wierzący miał pewność swojego zbawienia, o czym czytamy w 1 liście Jana 5:13, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne, to rozsądne jest, aby Biblia zawierała konkretne informacje dotyczące tego, w jaki sposób dana osoba traci swoje zbawienie, jeśli może stracić, ale nie może i dlatego takich instrukcji nie ma. Powinna wtedy Biblia ujawniać ilość i rodzaje grzechów, które należy popełnić, aby utracić zbawienie, ale nie ma takich list. A także to, w jaki sposób wierzący może się upewnić, czy utracił swoje zbawienie, ale nie ma takiej informacji. Jednak Słowo Boże nie zawiera takich informacji, a wręcz przeciwnie, zapewnia za każdym razem wierzącego, że jest bezpieczny w Chrystusie. Bardzo dobitny fakt. Doktryna wiecznego bezpieczeństwa jest niezwykle ważna. Jeśli ktoś wierzy, że może utracić swoje zbawienie, to... Jeśli ktoś uważa, że może utracić swoje zbawienie, to nie ufa całkowicie doskonałemu, ukończonemu dziełu Chrystusa. Pokłada swoją wiarę w Chrystusie plus własne uczynki, plus instytucję religijną, aby zachować swoje zbawienie. Ale Słowo Boże mówi, że zbawienie jest tylko przez wiarę w samego Chrystusa Jezusa, Pana. Jeśli ktoś wierzy, że jego życie wieczne może zostać zakończone przez coś, co robi lub czego nie robi, to doszedł do wniosku, że jego własne uczynki lub ich brak mogą mieć wpływ na jego zbawienie. Integralną częścią jego zbawienia w takim ujęciu wydają się wtedy być uczynki. Ale nie. Prawdziwy wierzący ma doskonałe zbawienie, które jest całkowicie bezpieczne dzięki dziełu Ojca, Syna i Ducha Świętego, więc głoś światu tę chwalebną prawdę. A jeśli nie masz stuprocentowej pewności, to uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi i bądź zbawiony. Przestań ufać sobie, uwierz Chrystusowi, bo tylko zbawienie jest w Chrystusie. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i
Jeżeli głoszone będzie Twojemu domowi i Twoi domownicy też uwierzą, to i oni będą również zbawieni. Tak o, uczy Słowo Boże, więc uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Przestań ufać sobie, zaufaj Chrystusowi. Przestań wierzyć w siebie, uwierz w Pana Jezusa. Przestań wierzyć sobie, uwierz Chrystusowi, a będziesz raz na zawsze zbawiony nieutracalnie. Niech Bóg ci błogosławi.